No i jest zupka rybna. Prowadzicie po ruski? Yes. English? No. Deutsch? Jeste. Musimy zobaczyć. Sklep spożywczy. Ale nie rybny. Co to jest? Czekaj. Restauracja. Dobry. Tutaj. Prowadzicie po ruski? Nie? English? No? Deutsch? Jeste. Fish soup? Kola soup. Kola soup. O, 8 euro. No. Nieźle. No. To jedną weźmiemy. No to weźmy jedną. To jedną. Eins. Kola soup. One. Creamy or not? Nie, krem. Krem? No, no. No to nie, no bo nie wiem, no. Ze śmietaną. O co to chodzi? Ale okej. Big soup. Pan. Kart. Cztery. Weźmy to, zobaczymy. Dobra. Jeszcze sobie. Może coś jeszcze. Tutaj czy na zewnątrz posiedzimy? Nie wiem. A na zewnątrz chyba. A zimno, nie? Na zewnątrz nie. Dobra, no to siadamy. Gdzie siadamy? Dobra. No, gdzie taka zupa rybna, nie? No, to teraz powiem o tej sytuacji na drogach, że jeżdżą bardzo ostrożnie, wolno, mandaty są wysokie. To już mówiliśmy. Często radary są. No i co kawałek są kamery, które zapisują rejestrację i sprawdzają rejestrację, czy są opłacone winiety. Skręć w lewo. Ciekawostka, że nie widzieliśmy krzyży przydrożnych ani ołtarzyków, tak jak jest u nas dużo, czyli w ogóle tego nie ma, także nie wiemy, czy to nie jest zwyczaju, czy po prostu tutaj nie ma tak wypadków śmiertelnych jak u nas. Tak to wygląda na drodze, natomiast jeżeli chodzi o winiety, to opłaty drogowe, to podróżowanie był kiedyś na Łotwie i policja go skontrolowała, no i musiał zapłacić mandat, najpierw 300 euro, no później wyprosił, żeby zapłacił 90 euro, no ale ja zbadałem sprawę dokładnie, bo on nie powiedział, o co chodzi, a chodzi o to, że
Na Łotwie jest każdy samochód powyżej 3 ton, nie 3,5, a powyżej 3 ton musi zapłacić winietę, wykupić winietę. Ale nie powiedział tym z podróżowania wszystkiego, bo on ma kampera, ale ma kampera przerobionego z busa i w rejestracji ma wpisany samochód ciężarowy. Wszystkie winiety dotyczą samochodów ciężarowych. Dotyczą samochodów ciężarowych, natomiast nie dotyczą kamperów. Mimo że ja mam kampera 3,5 tony, ja nie muszę żadnych opłat drogowych robić. Czyli to są kraje bardzo przyjazne dla turystów, dla kamperów, ponieważ nie płaci się za drogi, nie płaci się za wszystkie takie kempingi. Poza tym, co ciekawe jeszcze, że nie płaci się też za parkingi w miastach. Bardzo mało jest płatnych parkingów. Jedynie zapłaciliśmy w Jurmale koło Rygi za wjazd do miasta się płaci. Stoją parkometry przy parkingach, ale one nie dotyczą parkowania, tylko robi się opłatę za cały dzień, za wjazd do miasta. Można parkować gdzie się chce. Opłata dzienna wynosi 3 euro, a na tydzień chyba 10 euro, nie wiem, byliśmy jeden dzień tylko, także nie wiem, ale no, u nas tyle to się płaci za no, za może 1,5 godziny parkowania. Na pewno nie za cały dzień. Za cały dzień to pewnie u nas z 12 euro by było, a tam tylko 3 euro za wjazd. A jeżeli się wykupuje od razu na cały tydzień, to jest dużo mniej. Także tak wygląda sytuacja z opłatami drogowymi, sytuacja na drogach. Nie ma wariatów na drogach, nie ma wariactwa na drogach. No i jest zupka rybna, 35 zł, proszę bardzo, będziemy zaraz próbować. Posmakujemy, zobaczymy jak to smakuje. Aha, tak to wygląda, zupka. Posmakujemy. No taki rosołek z marchwią i kawałeczki ryby. Szału nie robi, a 35 zł kosztuje. Gdzieś w restauracji na wsi. No zobaczcie jakie są ceny w restauracji. Piwo pół litra. 3,35, 3,50. Koktajle 7,50, 8, 7,50. Jakieś alkoholowe 0,4, czyli nawet nie 50, 40 gram, 5 euro, 4 euro. Tu jakieś inne coś alkoholowe, ale 0,48%. Piwo chyba też, 4,50. Makarony. Pasta 10 euro, 12 euro. Kala sup zamówiliśmy za 7,90. Miała być to zupa rybna, ale zobaczymy czy to będzie zupa rybna, czy sałatka. Nie wiemy sami, bo pani nie mówiła w żadnym języku. Zobaczymy. Może nam się udało. Może nam się udało. Tu inne jeszcze jakieś magu stoit. Nie wiem co to jest. Wszystko pisze po estońsku, niestety w żadnym innym języku, także trudno powiedzieć nawet co to jest. Takie są ceny. Ludzie są porozbierani. To jakieś śniadaniowe chyba. 5 euro, 6 euro, 9 euro, 11, 6, nie, ale nie wiem co to jest. Mango, ananas, banan. To jest spinach. Deser. A, desery takie chyba. No dobra. Zobaczymy co będzie, to będzie. Na chybił trafił.